Witam Państwa, dzień dobry, ja nazywam się Radosław Jankiewicz, jestem dziennikarzem Polskiej Agencji Prasowej. Witam Pana Mateusza Olszaka, dyrektora Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego. Porozmawiamy o gwarancji wkładu własnego BGK. No właśnie, panie dyrektorze, czym jest gwarancja wkładu własnego BGK? Gwarancja wkładu własnego Banku Gospodarstwa Krajowego, którą będą udzielać banki kredytujące na, mo na mocy umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, oparta jest na ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym. Jest to rozwiązanie zaproponowane przez rząd, którego zasadniczym celem jest wspieranie Polaków w zakresie poprawy ich warunków mieszkaniowych. Gwarancja wkładu własnego Banku Gospodarstwa Krajowego jest opcją dla kredytobiorców, którzy nie mają środków na wkład własny. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego pomoże w uzyskaniu kredytu na zakup mieszkania lub budowę domu jednorodzinnego. Jakie są warunki gwarancji wkładu własnego? Zgodnie z ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, objęta gwarancją część kredytu stanowi nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest. Kredyt. Jednocześnie kwota zagwarantowanej części kredytu nie może być wyższa niż 100 tys. złotych. Minimalny okres, na jaki udzielany jest kredyt, wynosi 15 lat. Na rzecz Banku Gospodarstwa Krajowego pobrana będzie jednorazowa prowizja w wysokości 1% od zagwarantowanej części kredytu. Panie dyrektorze, kto może skorzystać z gwarancji wkładu własnego? Z gwarancji wkładu własnego mogą skorzystać osoby, które posiadają zdolność kredytową, ale jednocześnie nie mają wystarczających środków na wniesienie wkładu własnego, który wymagany jest na etapie ubiegania się o kredyt w banku kredytując. Zgodnie z ustawą o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym, z programu może skorzystać zarówno osoba samodzielnie prowadząca gospodarstwo domowe, pary małżeństwa jak również rodziny z dziećmi. Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc ubiegać się o gwarancję wkładu własnego? Aby uzyskać gwarancję wkładu własnego nie można być posiadaczem e, mieszkania lub domu jednorodzinnego. Wyjątek stanowią rodziny z przynajmniej dwojgiem dzieci. Rodziny z dwojgiem dzieci mogą mieć mieszkanie do 50 m2, z trojgiem do 75 m2, z czworgiem e, mogą mieć mieszkanie do 90 m2, a w przypadku rodzin z pięciorgiem dzieci i więcej taki limit metrażowy nie obowiązuje. Na co, na co można wziąć kredyt z gwarancją wkładu własnego? Kredyt objęty gwarancją wkładu własnego może być przeznaczony zarówno na zakup mieszkania, jak i domu jednorodzinnego. Środki z kredytu mogą być również wykorzystane na wykończenie mieszkania lub domu jednorodzinnego, jak również kredyt może być zaciągnięty tak, aby w całości lub w części pokryć budowę domu lub sfinansować e, zakup działki budowlanej. Na czym polega spłata rodzinna? Obok gwarancji wkładu własnego w ustawie o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym przewidziana jest tzw. spłata rodzinna. Ze spłaty rodzinnej mogą skorzystać kredytobiorcy, których gospodarstwo domowe powiększy się o drugie lub kolejne dziecko. Bank Gospodarstwa Krajowego spłaci za kredytobiorcą 20 tys. zł w sytuacji, kiedy gospodarstwo domowe powiększy się o drugie dziecko, albo 60 tysięcy zł w sytuacji, kiedy gospodarstwo domowe powiększy się o trzecie lub kolejne dziecko. Jak można skorzystać z gwarancji wkładu własnego? Aby skorzystać z gwarancji wkładu własnego, należy złożyć w banku kredytującym, który zawarł umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, wniosek o kredyt oraz wniosek o gwarancję. Panie dyrektorze, kto podejmuje decyzję o udzieleniu kredytu objętego gwarancją wkładu własnego? Decyzję o udzieleniu kredytu objętego gwarancją wkładu własnego podejmuje bank kredytujący, który zawarł umowę o współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dlaczego tego produktu nie ma jeszcze w bankach kredytujących? Wdrożenie produktów po stronie banków kredytujących to jest indywidualna decyzja każdego z banków. Wynika to z tego, że banki muszą dostosować swoje procedury i wiele narzędzi, tak aby operacyjnie być gotowym do obsługi tego programu. Ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego możemy stwierdzić pełną gotowość do realizacji ustawy w zakresie udzielania gwarancji i spłat rodzinnych. Czy planowane są zmiany w programie mieszkanie bez wkładu własnego? W obliczu wyzwań rynkowych Ministerstwo Rozwoju i Technologii planuje dokonać zmian w programie, tak aby uelastycznić i uatrakcyjnić ten produkt, tak aby on był dostępny dla jeszcze większej grupy potencjalnych odbiorców. Panie dyrektorze. Jakie zmiany planowane są w programie mieszkanie bez wkładu własnego? W programie planowane są zmiany dotyczące m.in. zniesienia przepisu dotyczącego minimalnej wysokości gwarancji, czy też planuje się wprowadzenie uzyskania, możliwości uzyskania spłaty rodzinnej bez konieczności uzyskania gwarancji wkładu własnego, czy też planuje się podwyższenie wskaźnika cen nieruchomości. O gwarancji wkładu własnego rozmawiałem z panem Mateuszem Olszakiem, dyrektorem Departamentu Gwarancji i Poręczeń Banku Gospodarstwa Krajowego. Bardzo dziękuję panie dyrektorze. Dziękuję również. Bardzo dziękuję państwu. Do widzenia.